Jezierany Podcast 17, wita Was Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek, witam. Ja Andrzej Cmorek i to tyle jeśli chodzi o nasze pozytywne nastawienie do tego podcasta, bo myślę, że będzie im dalej w las, to będzie chyba coraz gorzej i generalnie to powinniśmy w tym momencie puścić jakiś taki marsz żałobny, nie wiem, taki coś w klimacie jakiegoś pogrzebu, bo generalnie w Jezioranach jest bardzo fatalnie i podyskutujemy sobie głównie właśnie o tym, jak bardzo jest fatalnie w Jezioranach, dlaczego tak jest fatalnie i czy jest jakaś szansa na to, żeby było lepiej. Jendras, od powrotu LeBrona Lakersi notują bilans, już to sobie liczę. 3 wygrane i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem porażek. 3-7 w tych 10 meczach. Prawdopodobnie to 3-7 będzie nas kosztowało już w tym momencie, już nas kosztuje chyba brak szans na playoffy. Mieliśmy małe zawirowania, małe transfery i tak dalej. Natomiast ja sobie tak oglądałem ostatnie te mecze i to z Milwaukee i dzisiejsze spotkanie dzisiejszej nocy przegrane z Phoenix Suns, najgorszą drużyną tej ligi. I tak sobie myślałem o tym wszystkim, że jasne, że zły skład, że kontuzje, że to, że tamto. Ale generalnie doszedłem do momentu, w którym już przestaję bronić Luka Waltona. Masz podobnie, czy ty od początku miałeś tak, że Luke Walton ci się nie podobał? Mam dokładnie tak samo jak ty. Też przez długi czas Waltona broniłem. Uważam, że poprzedni jego sezon był jak najbardziej na plus. Napawał pewnym optymizmem, mimo że oczywiście też były pewne problemy, ale generalnie bilans był na korzyść. Natomiast teraz no, sporo jest problemów w drużynie. Można powiedzieć, że szampo się wylało całe naraz. Niemniej jednym z najpoważniejszych na pewno problemów jest praca staffu trenerskiego, bo tu nie chodzi tylko o samego Waltona, ale też o jego asystentów, ponieważ no Walton zamiast wziąć sobie naprawdę uznanych fachowców, doświadczonych ludzi, którzy zwłaszcza przy takim składzie, z takimi weteranami, z takimi osobowościami byliby bezcenni, to on sobie wziął, no tak w cudzysłowie powiem, kumpli z bractwa, ze studiów, gości, którzy w sumie no nie wiadomo skąd są w większości, bez doświadczenia i bez warsztatu, jak się okazuje. Co jest w ogóle niezrozumiałe w sytuacji, w której przecież Lakersi są jednym z najbogatszych klubów i akurat na takie posady, które nie wliczają się do salary cap, powinni tym bardziej władować całą tą swoją przewagę finansową. Tymczasem, no to jak wygląda, Lakersi są w sumie od początku sezonu kompletnie niezorganizowani w ataku. Ja to w sumie już o tym mówiłem chyba przy każdym podcaście, już narzekam na atak. Tymczasem minęło 60 meczów, a tu dalej nie ma systemu, dalej nie ma stałej rotacji. No jest chaos. Nie wiem, czy tak samo to postrzegasz. No, dokładnie. Natomiast problem mam taki, że wiesz, na przestrzeni tego całego sezonu jest tam 60 któryś tam mecz, czyli już takie 3/4 sezonu za nami. Ja mam problem z tym, że później sobie oczywiście pogadamy jeszcze tam o kontuzjach i o tym, że może nie wszyscy gracze się do pewnych rzeczy nadają, czy tam nie nadają. Natomiast oglądam sobie różne drużyny i widzę różnych grajków, którzy gdzieś tam fajnie wystrzeliwują i tak dalej. Natomiast w tym sezonie w Jezioranach, to tak szczerze mówiąc, to przez jakiś moment wystrzelił może Kuzma, miał taki fajny moment gry. Ostatnio Ingram, gdzie Ingram gra na poziomie naprawdę, no, chapeau bas. Tu grajek jest niesamowity w ostatnich, praktycznie po All-Star Game. Wygląda świetnie. LeBron, wiadomo było, że on sobie odpuści pewnie troszeczkę granie w obronie. Do jego ofensywy, no, nie można mieć zastrzeżeń, bo on robi robotę, chociaż no inne nastawienie ma troszeczkę, nie jest to samo, czego się niektórzy spodziewali. Widać, że to nie jest ten LeBron, ten Bóg, którego nikt nie jest w stanie powalić. To jest człowiek, tak jak my wszyscy. I gdzieś tam też chyba zderzył się ze ścianą w tym sezonie. Natomiast problem mam taki, że mieliśmy szeroką rotację, mieliśmy różnych grajków w trakcie tego sezonu i nikt u Waltona nie zaskoczył tak naprawdę na plus, na dłuższą metę. Był początek, gdzie fajnie McGee wyglądał przez jakiś czas, później... No właśnie, no później. No Josha Harta praktycznie nie ma. KCP tak jak był nierówny, tak jest nierówny. Ci wszyscy goście zadania, jasne, że może brakować troszeczkę ostatnio Stevensona. Natomiast no, nie oszukujmy się, to nie byłby gość, który by nas zbawił. I tak mam problem z tym, że Walton od początku sezonu
nie potrafił wykorzystać tych naszych grajków, których posiadamy, tak? Przecież pamiętasz doskonale, jak ustawiany był Brandon Ingram na samym początku sezonu. W ogóle nie tak, jak powinien. I to o to mieli zastrzeżenia do Waltona i fani, i myślę, w że... W ogóle nie był ustawiany, ja bym tak powiedział. W ogóle nie albo był w ogóle nawet nie no, był ustawiany, masz tak. Masz nie... kombinuj, no. Tak, to samo, no, ja mam problem z tym, że bardzo często graliśmy z zespołami, gdzie był potrzebny wysoki, który był w miarę mobilny, tak, a Walton wrzucał w tym momencie Chandlera, który ma 40 lat, powinien grać z, raczej z takimi gośćmi, którzy mają kilogramy, są dużo wolniejsi i trzeba troszeczkę popracować z nimi fizycznie, tak, natomiast on wstawiał Chandlera wtedy, kiedy drużyny grały czasami small ball, co dla mnie było już w ogóle... idiotyzmem totalnym. W ogóle Chandler ostatnio zginął, no i tutaj chyba wiadomo, dlaczego Phoenix się go tak pozbyło bez problemu, bo po prostu chyba wiedzieli, że ten chłopak w baku już nie ma zbyt wiele. I to samo dotyczy się, wiesz, no, mamy na przykład Wagnera. Wagner praktycznie przez cały sezon jest nieużywany, nawet nie dostał szansy na to, żeby się wykazać, pokazać. Widziałem go, nie wiem, w dwóch meczach, czy tam trzech, gdzie dostał jakieś tam większe minuty i były momenty, że robił robotę. I to dla mnie jest takim lekkim dramatem właśnie, że wybieramy go gościa w drafcie bardzo wysoko, który potrafi grać, co pokazał w lidze letniej, a przychodzi co do czego, gość nawet jest poza rotacją, więc był moment, kiedy przecież mieliśmy bardzo krótką ławkę i Walton i tak z niego nie skorzystał, i tak wpadł na jakiś genialny pomysł, który miał w głowie inną rotację i w ogóle zapomniał, że w ogóle go ma w swoim zespole. I takich sytuacji, kiedy gracze byli niewykorzystywani albo głupio wykorzystywani, była naprawdę masa. Dziwię się, nie wiem, Rondo miał jedno z tych spotkań, które przegraliśmy bodajże w... Nie wiem, czy to było w Atlancie, czy w Nowym Orleanie, gdzie po prostu sabotował naszą grę. I w momencie, kiedy mamy Rondo, który ma to wszystko gdzieś i nie mamy rozgrywajków, ja nie wiem, dlaczego na przykład nie ściągnął Caruso z NBDL. No kurczę, jest gość, który przez dwa chyba sezony ogrywał się w NBDL. Był na telefon, miał mecze, gdzie notował chyba double-double nawet i przede wszystkim dawał coś, czego nie daje chyba Rondo w tej chwili, że jemu się po prostu chciało, tak? Świeże nogi, biegał i tak dalej. A tutaj w ogóle z niego nie skorzystano. I kurczę, no to nie wygląda tak jak powinno wyglądać. No i Jędras, no powiedz swoje zastrzeżenia. Co ty tam zauważyłeś, no, co ci nie pasuje przez ten okres? No ja się tutaj zgadzam z tym, co mówisz. Nawet taki Caruso, który... No... Może mówmy się, no na dłuższą metę raczej nie jest zawodnikiem na poziomie NBA, ale w sytuacji, w której po prostu energia w zespole leży, nie ma zaangażowania, to widać po zjeździe, zwłaszcza w obronie, no potrzebni są goście, którzy chociaż wejdą, będą się starać, będą gryźć parkiet. I takim właśnie gościem jest Caruso, takim gościem jest wspomniany Wagner, który nie wiem, czy jest gotowy, żeby faktycznie jakieś sensowne minuty wnosić, ale on zawsze daje z siebie 100%. Jest pełen energii, krzyczy, biega, rzuca się po piłkę. I tej energii brakuje. W zeszłym sezonie kimś takim był trochę Julius Randle. Oczywiście on, pomijając fakt, że był po prostu chyba najlepszym zawodnikiem drużyny albo jednym z najlepszych, to on też właśnie wychodząc z ławki... Wejdę ci w słowo, co nie pozwoliło Waltonowi usadzić go na ławce. Tak, tak, dokładnie. Natomiast Randle był takim gościem, który właśnie wychodził z ławki i dopóki jeszcze wychodził z ławki, oczywiście przez to pierwsze pół sezonu, i zawsze wynosił tą energię. Biegał od kosza do kosza, przepychał się, atakował kosz, wnosił mnóstwo zaangażowania i trochę podrywał ten zespół. Teraz tego brakuje. Drużyna jest ewidentnie rozbita wewnętrznie. Trochę wygląda, jakby się już mentalnie poddali w tym sezonie. No i może warto właśnie wpuścić któregoś z tych młodych, którym chociaż się chce, którzy nie będą po prostu tak perfidnie olewać choćby obrony. No niestety nic takiego się nie dzieje. Grają ci sami zawodnicy. Rondo, który, no tak jak mówisz, no ewidentnie wygląda, jakby momentami sabotował wręcz grę, chociaż niby miał coś z plecami, ale ja bym nie uważałbym, żeby to była jedyna przyczyna. No faktycznie wydaje się od czasu trade deadline taki też przygaszony, mający to gdzieś. Tymczasem Zdarzył mu się mecz po raz pierwszy w karierze, gdzie nie miał żadnej asysty. Tak. No i, a był na boisku chyba ponad 20 minut. No i tak. No, a w odpowiedzi Walton go wpuszcza do pierwszej piątki i gra nim 40 minut w meczu z Milwaukee bodajże. No i okej, to też nie wszystko jest winą Rondo, no bo trudno mieć energię w defensywie, kiedy trener da tobą bodaj 20 minut bez przerwy. No bo takie są też sytuacje, że Walton trzyma tych zawodników przez długi czas. Między innymi właśnie Rondo były takie sytuacje. Są takie sytuacje, że Walton trzyma na parkiecie jednocześnie LeBrona i Ingrama przez cały czas i potem jednocześnie ich sada na ławce.
wpuszczając tą piątkę rezerwową, która regularnie traci przewagi i po prostu zakopuje zespół w dołku. No, tymczasem w sytuacji, w której ewidentnie skład jest płytki w tym momencie, jest dwóch graczy, na których można polegać w każdym meczu, czyli LeBron i Ingram, no, koniecznością jest dzielić im te minuty, żeby przynajmniej cały czas na parkiecie był jeden z nich. Tymczasem dzisiaj w Phoenix mieliśmy piątki, że naprawdę nie było ani jednego, ani drugiego i nawet Kuzmy nie było bodajże. Były chyba takie sytuacje, że był Rondo, był bodajże Hart, KCP, chyba Muscala i McGee, takie piątki były. To co ma ta piątka zrobić? Okej, gdyby jeszcze mieli jakiś konkretny system w ataku, konkretne zagrywki, każdy wiedział co ma robić, gdzie ma biegać, w którym momencie dostanie piłkę i skąd odda rzut, to jeszcze może by to jakoś funkcjonowało. A na zasadzie takiej wolnej Amerykanki, totalnej improwizacji, jaka panuje w Lakers, no ci goście są za słabi, żeby cokolwiek tutaj zdziałać. Tym bardziej, że energia w zespole leży, więc leży i obrona, i atak. I w ten sposób przegrywa się mecze i przegrywa się sezon. Myślisz, że Walton może polecieć w tym sezonie, czy raczej Lakersi poczekają do końca sezonu? Myślę, że już nie poleci. Wtedy podejmą decyzję. Myślałem, że może poleci w czasie przerwy na All-Star Game. To był taki chyba ostatni moment, kiedy jeszcze było trochę czasu, było parę dni przerwy, można było ewentualnie nowego trenera wprowadzić, czy ewentualnie nawet asystenta, którego pewnie Showa. Teraz no, myślę, że już nie. Ja mam wrażenie, że no, wiele wskazuje na to, że Walton ma jednego bardzo mocnego obrońcę w organizacji, mianowicie jest to Ginny Bass. Wydaje mi się, że gdyby nie Ginny, to Walton już by dawno poleciał, bo to nie jest ani człowiek Magica, ani człowiek LeBrona i wydaje mi się, że obaj by chcieli innego człowieka. Tak, natomiast Magic jakiś czas temu też mówił, że chyba to Magic właśnie wyszedł z tym komentarzem, że ma pełne poparcie trener w całej organizacji i że oni zamierzają z tym nic robić, że jest pewny swojego miejsca tutaj zatrudnienia. I to samo mówiła chyba Ginny Bass później. Natomiast no takie, wiesz, no to wygląda tak jakby, ja nie wiem na ile to jest tylko taka PR-owska zagrywka, wiesz, idziesz, mówisz do mediów jedno, a to co się dzieje w organizacji, co masz w głowie, to jest drugie. Natomiast no faktycznie Walton ma mocne plecy w tej organizacji i z jednej strony to jest bardzo dobre, ponieważ no, ma, dzięki temu jakiś tam ma komfort pracy. Natomiast no, widać ewidentnie, że zespół, on chyba stracił ten zespół. Tak. No, już nie chce, no, możemy sobie teraz gdybać, na ile ten zespół stracił, dlatego że poszły te plotki transferowe, na ile ten zespół stracił, bo przyszedł LeBron i zobaczył, że ma do czynienia z trenerem, z którym nie widzi jakiejś tam mocnej współpracy, nie wiem, no, takie odczuwam wrażenie, że LeBron przychodząc do Jeziorowców chyba niekoniecznie miał ochotę na współpracę z Waltonem i tych takich powodów, dla których to wszystko tak wygląda, jak wygląda, jest całkiem sporo. Natomiast, no właśnie, mi się wydaje, że Waltona chyba nie jest, chociaż wydaje mi się, że go nie zwolnią, natomiast jeżeli ma być jakiś wstrząs, to ja nie wiem, czy nie warto byłoby jeszcze w tym sezonie zrobić jakiś wstrząs, bo wiesz, a nuż widelec, przyjdzie nowy trener, zrobi bilans 9-1 jakimś cudem na przykład, bo inaczej ustawi zespół i może jeszcze trochę powalczą, a z drugiej strony będzie też czas na to, żeby przez ten okres przetestować nowego trenera, jaki ma szacunek wśród zawodników i tak dalej, i tak dalej. No bo wakacje, można później w wakacje podjąć decyzję, czy to był dobry wybór, czy nie był wybór. Z drugiej strony też wiemy, że trenerzy, ci, którzy się cenią, też nie zawsze chcą pójść na takie zmiany na koniec, na 20 spotkań, bo wiedzą, że to może być tylko na 20 spotkań i idą tak naprawdę na dzień dobry, mają sytuację, której niekoniecznie musi im się udać ogarnąć, tak, że dużo łatwiej zespół sobie przygotować od początku sezonu. Natomiast, no tak, no Walton to jest jeden taki największy problem. Dwa, to myślę, że właśnie te wszystkie plotki i chyba sama budowa tego zespołu, tak. Walton też nie dostał łatwego zadania, ponieważ ten zespół od początku było wiadomo, że nie jest zbudowany idealnie, tak? Możemy sobie teraz gdybać, natomiast te ruchy, im dalej w las, tym bardziej te ruchy wyglądają głupio, a już ostatni ruch z oddaniem Zubaca, no to chyba nikt już tego nie rozumie. No nie no, Zubac to jest dla mnie kompletnie nieporozumienie. Zresztą od początku, tak jak mówiłem, ja nie widzę żadnego sensu w tej wymianie, kompletnie. Nie chcę tutaj robić Zubaca nie wiadomo kogo, natomiast no, był to solidny zawodnik, w tym momencie to byłby chyba najlepszy wysoki w drużynie, bo reszta gra słabo.
Tymczasem, no, Ale tak. wiesz, no plotki mówią, chyba ty o tym wspominałeś też ostatnio, plotki mówią o tym, że Zubac poleciał, bo nie Chandler, tylko McGee chyba był wkurzony o to, że nie dostaje zbyt dużej ilości Coś minut tam było, i jego ale pozycja startera jest tak, ale zagrożona. osobiście nie wierzę w te plotki, szczerze mówiąc. Myślę, że może to był jakiś tam, gdzieś tam się to przewinęło jako mniejszy powód. Wydaje mi się, że po prostu Magic uznał, że on nie chce Zubacowi płacić po sezonie. I skoro i tak go nie przedłuży, to po prostu sprzeda go już teraz. Myślę, że troszkę po prostu był to taki ruch, takie skutki tego fiaska z Anthony Davisem. Lakersi się troszkę tak się pospieszyli z innymi ruchami, pozyskali Bulloka, chociaż to akurat wydaje się mimo wszystko fajny Nie no, ruch. Bullock to akurat jest bardzo Bullock, fajny tak, ruch, no. Bullock fajnie gra. Znaczy pod warunkiem, że go zatrzymają, no bo jeżeli to jest ruch, w którym Lakersi pozyskali gracza na 2 miesiące, a potem go spuszczą, no to w sumie bez sensu trochę. Natomiast ten transfer Zubaca, no dziwny bardzo ruch, zwłaszcza, że w jego miejsce przez Muscala, który gra może po parę minut w meczu, więc tak naprawdę już lepiej byłoby dać te minuty Wagnerowi, niech on się ogrywa. Natomiast no cóż, skład został zbudowany jak został zbudowany. Wiedzieliśmy, że ci goście są tutaj w większości na rok, tak naprawdę na takie przeczekanie, że celem głównym jest sprowadzenie drugiej gwiazdy. Po prostu no, do tego czasu musi ktoś po tym parkiecie biegać. Wiedzieliśmy, że to nie będzie idealne dopasowanie i że niektóre te ruchy były faktycznie dziwne, jak choćby odpuszczenie Brooka Lopeza i danie tych samych pieniędzy, które Lopez dostał w Milwaukee Michaelowi Beasleyowi. To chyba mi się najbardziej czkawką odbija. Natomiast mimo wszystko, mimo tych wszystkich błędów, które są niezaprzeczalne i tych dziwnych ruchów letnich, to ten zespół mimo wszystko ma więcej talentu niż poziom gry drużyny by wskazywał. Tak, mimo wszystko No Lakersi tak, przegrywają z bo zespołami mniej utalentowanymi od siebie i tutaj jednak też dochodzą do gry też inne czynniki, o których mówiliśmy. no właśnie to jest niesamowite, że po tym trade deadline całym moglibyśmy stawiać wysokie pieniądze, że jeżeli ktoś się zawiedzie w tym okresie, to zawiodą młodzi, tak? Którzy po raz pierwszy w sumie chyba w swojej karierze mieli do czynienia z taką sytuacją, w której jedną nogą byli już gdzieś indziej z Dokładnie. walizką pod łapą. Natomiast wyszło na to, że to zawodzą totalnie ci weterani, tak? No przecież Beasley w ogóle poleciał. Czy Chandlera generalnie nie ma? Rajon Rondo miał mecz, którym tak sabotował grę, do tego poszły jakieś wypowiedzi LeBrona, które później nawet sam dziennikarz mówił, że to nie tyle o zawodniku, jakimś mówił LeBron, tylko ogólnie o nastawieniu całej drużyny w kontekście walki o playoffy. I faktycznie wszyscy ci weterani, nawet McGee, oni wszyscy zawodzą na pełnej linii. No i to tak samo KCP nawet, który ponownie wrócił do tej swojej takiej nierówności i to po prostu wygląda źle. No i do tego dorzućmy jeszcze LeBrona, który wraca po kontuzji, ale mam wrażenie, że to, co pokazał w obronie w przykroju tych kilku ostatnich spotkań, to nawet słowo wyjebka tutaj w obronie nawet słabo opisuje to wszystko, bo gość miał momenty, kiedy potrafił przez całą akcję stać w jednym miejscu i nawet stopą nie ruszył na to, żeby pomóc swojemu partnerowi, no. Także, no, nie wiem, no, ta sytuacja z weteranami dla mnie jest jednoznacznym znakiem, że tam musi być coś głębiej w Tak. tym, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia złego trenera, tylko po prostu to wszystko się tak chyba skumulowało i nie wiem, no mam, nie wiem, no, może kiedyś książkę ktoś napisze na ten temat, dlaczego się stało tak, jak się stało w Jezioranach w tym sezonie. Natomiast no, tam jest grubszy problem i generalnie to jestem w szoku, że to tak wygląda, bo szczerze mówiąc, spodziewałem się różnych scenariuszy. Te negatywne, złe też brałem pod uwagę, natomiast nie spodziewałem się, że to weterani zawiodą w drugiej części sezonu. No to jest katastrofa, można powiedzieć. Ten sezon zamienia się w katastrofę. Można powiedzieć, że tak mniej więcej od tego momentu meczu z Golden State święta. Zresztą kto by pomyślał, że ten mecz będzie takim punktem zwrotnym sezonu w negatywnym Tak. sensie. Od tamtego czasu chyba wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle. Od kontuzji LeBrona, Bola i innych graczy, przez całą tą szopkę z Davisem, przez wymiany, oddanie Zubaca, wszystkie te plotki, plus Magic, który chciał załagodzić sytuację, spotykając się z zespołem Philadelphia, i tylko ją chyba pogorszył.
Wszystko tak naprawdę spadło na ten zespół naraz. Wydaje mi się, że tak jak mówisz, tam jest coś głębszego. Myślę, że tam pewne frustracje narastały już wcześniej. Wydaje mi się, że możliwe, że tam były jakieś zgrzyty na linii weterani. Trener, myślę, że weterani w Lakersach nie szanują po prostu Waltona. Myślę, że tutaj potrzebny byłby po prostu dla takich ludzi, dla takich zawodników trener, powiedzmy, może z inną osobowością, może z jakimś z większym doświadczeniem, z jakimś większym autorytetem. A Walton, wiadomo, to taki trochę jest, raz, że młody, on z niektórymi z nich jeszcze grał. Wyluzowany taki bardziej w stylu trochę osobowościowo Phila Jacksona, tylko że bez takiego warsztatu. Zresztą młody Phil Jackson zatrudnił sobie od razu weteranów, zatrudnił sobie guru Texa Wintera i oni mu pomogli w tych pierwszych latach. Luke Walton takich ludzi nie ma wokół siebie i to też mu na pewno przez to traci. Nie pomaga. Tak. Jasne. Wspomniałeś o tym, czy może by jeszcze nie warto było teraz trenera wymienić. No niewykluczone, powiem tak, problem polega na tym, że na tym etapie sezonu no, mało jest trenerów wolnych, tak? Większość dobrych trenerów jest zatrudniona w klubach. Natomiast nawet zmiana dla samej zmiany, typu nie wiem, zwolnienie Waltona, przejęcie zespołu przez asystenta, powiedzmy Shawa nawet, już by mogło podziałać na zasadzie wstrząsu. Bo umówmy się, no, pod względem, nie wiem, strategicznym, taktycznym, to już na tym etapie sezonu raczej nic się nie zrobi. Jest za mało czasu, jest za mało wolnego pomiędzy meczami. Ale taki wstrząs na zasadzie psychologicznej, jeżeli faktycznie Walton stracił zespół, no to co szkodzi spróbować? Skoro on i tak poleci po sezonie, bo to już wydaje się więcej niż pewne, że on poleci, to może warto spróbować, zrobić taką zmianę. Może ten zespół jakoś się obudzi. Zareaguje na to, bo w tej chwili po prostu to jest równia pochyła i nie widać za bardzo, co mogłoby się zmienić na korzyść. A jeżeli mamy oglądać taką degrengoladę jeszcze przez miesiąc z hakiem, no to naprawdę to będzie po prostu aż strach się bać, co to będzie. Wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że pomimo całej takiej sytuacji, jaka obecnie jest, że jest naprawdę fatalnie, mamy bilans 30-33, to naprawdę to nie jest tak, że oni mają zamknięte okienko, jeśli chodzi o awans do playoffs, bo siódma i ósma ekipa bodajże mają 29 porażek, już abstrahując od tego, kto ma jaki kalendarz i jakich tam rywali. No to nie takie rzeczy już były odrabiane w lidze NBA, gdzie niektóre zespoły potrafiły finiszować naprawdę super. Choćby Lakersi z Kobasem w 2013 roku, kiedy 28-12 zrobili, tak, chyba tak. Tą drugą część sezonu chyba, jakoś tak, tak. I rzutem na taśmę awansowali do playoffów. Natomiast, no właśnie, tak jak mówisz, że chyba dni Waltona są policzone w jezioranach. I powiedz mi, no właśnie, myślisz, wyobrażasz sobie taką sytuację, że oni za kilka spotkań, no powiedzmy, przegrywają z Clippersami, najważniejsze chyba spotkanie w tym sezonie, które odbędzie się teraz w poniedziałek, przegrywają u siebie z Clippersami, przegrywają u siebie z Bostonem, z Denver, bo to są kolejne mecze, mają później mały trip wyjazdowy na wschodnie wybrzeże, ale wiemy, jak grałem na wyjazdach i jak patrzę, że jest Nowy Jork, Chicago, Toronto, Detroit, Milwaukee, to widzę 0-5 w sumie. No i co, i myślisz, że oni odpuszczą na kilkanaście spotkań przed końcem sezonu, jak już będzie taki bilans, wiesz, już stracą dystans, myślisz, że odpuszczą, zaczną tankowanie, dadzą LeBronowi wolne, weteranom wolne i ograją młodych? To jest dobre pytanie, tak sądziłem, że to pytanie padnie i tak się nad tym zastanawiałem i nie wiem, co oni zrobią, nie wiem, czy... Bo wiesz, bo każda normalna organizacja to by powiedziała, dobra, tankujemy w dupie i tak nic nie ugramy w tym sezonie i tak. Natomiast ja mam takie dziwne przeświadczenie, że w tej organizacji jest takie mamba mentality w tej kwestii, że oni się nie poddadzą do ostatniego meczu i nawet jak już będziemy poza playoffami, to i tak będą walczyć w tym ostatnim meczu, gdzie może właśnie w tym momencie warto byłoby przytankować, zrobić 15-17 porażek, podreperować swoją pozycję przy loterii. A nóż widelec, wiesz, no może nie Zion, ale może ktoś tam fajny grajek, wysoko wybrany, tak? No to by bardzo ułatwiło też budowę zespołu w przyszłym roku. No właśnie, nie wiem, czy w tym klubie nie jest trochę za dużo dumy wśród postaci, zwłaszcza zarządzających, żeby na taki krok się zdecydować. Natomiast faktycznie gdyby tak, nie wiem, za parę meczów posadzić LeBrona, dać sobie spokój, odpuścić,
to tutaj jeszcze jest na tyle ciasno w tej części loterii, że faktycznie można by podskoczyć parę pozycji wyżej. I taki pik top 10, czy to jako asset na ewentualną wymianę, czy to jako nowy młody grajek, którego można sprowadzić. No byłby jakimś takim jedynym plusem z tego całego dramatu. Natomiast czy na to by się Lakers zdecydowali? Kurczę, nie wiem. Mam wątpliwości tak jak ty. Natomiast no, trudno mi o tym myśleć, nie wiem, jakoś sama świadomość o tym, że my myślimy, czy w tym sezonie po pozyskaniu LeBrona my myślimy, czy warto przytankować, po prostu sprawia, że chce się zabić. My pomówmy o czymś innym. No, tak, ale no wiesz, no to trzeba wziąć wszystkie takie opcje pod uwagę, tak? No bo z drugiej strony, no, LeBron pokazał w tym roku, że nie jest nieśmiertelny. Niech złapie jakiś głupi uraz w końcówce sezonu, tak? I żeby się nie okazało, że wróci dopiero w przyszłym roku, na przykład w grudniu, tak? I może faktycznie, no, czasami warto sobie pewne rzeczy odpuścić, dać tu młodym czas na parkiecie. A z drugiej strony, ja mam wrażenie, że ten sezon nie jest jeszcze stracony i gdyby się zdarzył jakiś cud i faktycznie zrobił jakąś dziwną serię wygranych, że no, wiemy, ja pamiętam, jak ten zespół grał w pierwszej części sezonu, tak? No jasne, że brakuje Lonzo Balla, nie było Stephensona teraz i tak dalej. Jasne, że mają niesamowity dołek i to nic nie wskazuje na to, że może być dobrze, ale z drugiej strony, no, różne rzeczy się działy już w tej lidze, tak? Różne zespoły się potrafiły odrodzić i wiesz, i no, ten dystans wciąż do Clippersów czy do Sacramento, może do Clippersów już nie, tak, ale do San Antonio. No nie, San Antonio i Clippersi to są zespoły, które trzeba gonić, tak? 29 porażek, my mamy 33. To są tylko 4 porażki. Mamy z tymi zespołami jeszcze mecze, jakieś tam no, bezpośrednie. Nie wiem, no to są ciężkie dyskusje, bo mam wrażenie, że gdyby to była każda inna organizacja, to by sobie pewnie już odpuścili, bo tu jest big picture ważne, nie to, co w tym sezonie, tym bardziej, że od samego początku mówiono, że to będzie sezon przejściowy, że liczy się to, co będzie w przyszłości, że jasne, no, to nie jest organizacja, która spisałaby na straty od pierwszego meczu już cały sezon, natomiast no właśnie, no, wydaje mi się, że warto byłoby chyba w tym momencie odpuścić. Ja myślę, że chyba bym odpuścił. Ja wiem, że to nie wpłynęłoby dobrze na wizerunek, na sprzedawanie biletów i tak dalej, ale czas pokazuje, że te ekipy, które potrafiły sobie odpuścić, dużo lepiej na tym wychodziły. No bo wiesz, no, w przyszłym roku wracamy praktycznie od pierwszego meczu, będzie zdrowy, no, powinien być zdrowy Lonzo, zdrowy Ingram, Kuzma polecie. Mam nadzieję, że też wypocznie Josh Hart i wróci jeszcze do tego, co potrafił grać w swojej karierze, że zaleczy te wszystkie urazy i tak dalej. Będzie wypoczęty LeBron po całych wakacjach. Zobaczymy, kto dojdzie w drafcie, kto dojdzie na rynku wśród wolnych agentów. I tak naprawdę ten zespół wcale nie musimy robić jakichś mega dużych transferów, żeby w przyszłym roku się liczyć w grze o coś więcej, tak? Bo wystarczy dokoptować tego drugiego grajka, być może zmienić trenera, dojdzie rozwój młodych i wiesz, no, może wcale nie będzie tak źle, jakby się mogło wydawać, tak? Znaczy, patrząc już pod kątem tego kolejnego sezonu, no pytanie na ile, czy w ogóle i na ile to niepowodzenie w tym roku wpłynie na to, jak Lakersi będą postrzegani przez wolnych agentów, tak? Czy to, nie wiem, brak playoffów sprawi, że nie wiem, goście, którzy rozważali podpisanie kontraktu z Lakers, jednak stwierdzą, że to jest toksyczne środowisko i nie chcą tam iść. Bo jeżeli nie, jeżeli faktycznie dalej będzie to postrzegane jako, powiedzmy, atrakcyjne miejsce do grania i trafi się któraś z tych gwiazd, która zechce połączyć siły z LeBronem, no to jasne, to tutaj przy innym trenerze, przy dobrym trenerze, który to poukłada, wprowadzi konkretne rozwiązania po obu stronach parkietu, nada konkretne role swoim zawodnikom. To oczywiście, przyszły sezon może być całkiem udany, no bo widzimy, Ingram gra rewelacyjnie ostatnio, to co on wyprawia, naprawdę ja nie wiem, co jest z tym gościem, bo to jest
drugi rok z rzędu, kiedy po prostu przez pół sezonu po prostu doprowadza mnie do białej gorączki swoją grą, a potem nagle jakiś, robi się jakiś dziwny pstryk, przełącznik i po prostu wymiata gość. Rok temu akurat jak zaczął wymiatać, to się kontuzjował i potem już nie pograł. Teraz póki co odpukać jest zdrowy, ale gra fenomenalnie i zastanawiam się, co on by mógł pokazać, gdyby grał w normalnym, dobrze prowadzonym zespole, gdzie miałby po prostu rolę jeszcze zdefiniowaną i dostosowaną do swoich umiejętności, gdzie u trenera, który potrafiłby wykorzystać jego talent do rozgrywania, do podawania, bo teraz widzimy Ingrama głównie strzelca, a on przecież jest bardzo utalentowanym playmakerem, co nie jest wykorzystywane w tym momencie. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak w ogóle jak młodzi zawodnicy zareagowali na całą tą szopkę, na całą tą dramę, która ostatnio Lakersom towarzyszy. Tak jak mówiłeś, to weterani zawodzą, nie młodzi. Młodzi wytrzymali te wszystkie plotki transferowe i tak naprawdę Ingram gra najlepszy sezon w karierze, mimo że dookoła wszystko się wali i pali, on dalej daje z siebie wszystko. Kuzma troszkę gorzej w kratkę, ale też daje radę. No, też trudno gościa winić, kiedy trener go wystawia na Janisa Antetokounmpo w obronie, a dzień później na DeAndre Aytona w Phoenix, czyli dwóch gości w ogóle z zupełnie innej bajki, z innej pozycji. Więc no okej, no wiadomo, że będzie miał z tym problemy, zwłaszcza że Kuzma jest słabym obrońcą, ale generalnie też gra na dobrym poziomie, miał kilka świetnych meczów, gdzieś tam wrzucił 39 punktów z Filadelfią, w Bostonie zdobywał super ważne punkty, miał mecze, kiedy miał chyba po 7-8 asyst, więc ci młodzi goście naprawdę no dają nadzieję, bo przy całym tym chaosie oni mimo wszystko nie poddali się, dają z siebie wszystko i grają na dobrym poziomie, czekamy tylko jeszcze na Lonzo, więc ja patrząc pod kątem przyszłościowym, to nie wygląda tak źle. Tylko pytanie brzmi, kto będzie za to wszystko odpowiadał, kto będzie ich prowadził i czy znów nie będziemy widzieć takich wątpliwych decyzji personalnych, jakie widzieliśmy w tym roku. Czy Magic z Pelinką wyciągną wnioski z błędów, jakie popełnili. Nie będą rozdawać młodych graczy na lewo i prawo, a zatrudniać gości, którzy kompletnie tutaj nie pasują, tak? I co jest ważne też, plus ewentualny dodatkowy pozyskania gwiazdy jako wolnego agenta, poza tym oczywistym plusem, czyli tym, że pozyskujemy świetnego gracza, jest taki, że Lakersi nie będą mieli tej całej gotówki do roztrwonienia na cieniasów jak zeszłego lata, tak? Czyli nawet jak będą chcieli Rondo Stevensonów i Bisleyów, to nie będą mogli tego zrobić. Ale wiesz co, Jendras, ja tak troszeczkę broniąc Lakersów tej decyzji przed rokiem, to ja muszę za każdym razem zaznaczyć, że oni podejmując takie, a nie inne decyzje personalne, oni mieli w głowie to, że nie mogą zaproponować dwuletniego kontraktu. Tak. I niestety, wszyscy lepsi gracze w zeszłym sezonie dostawali kontrakty długoterminowe, natomiast jak się skończyła już ta lista graczy, których oni by u siebie widzieli, jak już doszło do średniaków, to stwierdzili, że oni nie chcą mieć średniaków na długoterminowych umowach, dlatego musieli mocno zawężyć pole działania i brać tylko tych, którzy zgodziliby się grać na jednosezonowym kontrakcie. Dlatego wyszło jak wyszło i faktycznie źle to wyszło. Natomiast myślę, że tegoroczne lato już będzie troszeczkę inaczej pod tym kątem wyglądało i kurczę, no my dodamy prawdopodobnie, znaczy my, no oni dodadzą do tego zespołu na pewno jakiegoś jednego stara, nie wiem na jaką pozycję, ale prawdopodobnie, no i no właśnie, tak powracając do tego, co powiedziałeś, to moim zdaniem dramatyczny sezon w Jezioranach w tym roku, w nieznalezienie się w playoffach i tak dalej, to poza tym, że znaleźlibyśmy jeszcze jakiegoś grajka fajnego w drafcie, ogralibyśmy młodych przed końcem sezonu, jest taki, że wydaje mi się, że dużo łatwiej LeBronowi byłoby znaleźć jakiegoś grajka, który powiedziałby: ej, kurczę, tak nie może być. LeBron to jest legenda, nie może to się wszystko tak skończyć. Idę do niego, pomogę mu. Coś na tej samej zasadzie, co było z Artestem i Kobe Bryantem, tak? Kiedy Artest odwiedził Kobasa po finałach w 2008 roku i powiedział, że pewnego dnia przyjdę i ci pomogę, tak? I już abstrahując od tego, jak to wszystko się skończyło i tak dalej, no, tytuł jakby nie było zdobyli, ale no wiesz, no wydaje mi się, że no, ci gracze, oni się znają prywatnie, tak? Chodzą na jakieś tam imprezy i tak dalej, i tak dalej. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli faktycznie LeBron by nie awansował w tym roku do playoffów, to ja mam wrażenie, że wśród takich graczy jak Kyrie czy Kevin Durant, oni mogliby stwierdzić, a pieprzyć to, po co mam iść do jakiegoś Nowego Jorku,
Kurczę, gość jest legendą, tak? To jest tak jak Michael Jordan. No, tylko raz w życiu masz okazję zagrać z Michaelem Jordanem, jeśli jest taka sytuacja, że. A czemu nie? Spróbujmy, wiesz, czegoś takiego. I może by to wyszło, może by się udało. I szczerze mówiąc, to chyba im więcej o tym myślę, tym sobie tak dociera do mnie, że to mogłoby tak właśnie zadziałać, tak? Że, bo nawet jeżeli awansujemy do playoffów, nawet gdyby jakimś cudem przeszli pierwszą rundę, tak? To jakie miałoby to postrzeganie wśród wolnych agentów? Dla nich są na koniec dnia, to wiesz, czy oni awansowali, czy nie awansowali, to mi się wydaje, że dla nich to nie będzie robiło różnicy. Dostaną takie same pieniądze, taki sam kontrakt, więc to, czy będzie to zespół, który był w pierwszej czy drugiej rundzie z LeBronem, czy nie, to myślę, że już miałoby mniejsze znaczenie, a chyba dużo łatwiej nawet byłoby kogoś ściągnąć właśnie, gdyby nie weszli. Tak przynajmniej ja to odbieram. Nie wiem, byłoby fajnie, gdyby było tak, jak mówisz, tak to postrzegali zawodnicy. Wiesz, pytanie nawet nie chodzi już o to, czy będzie ten awans, czy nie będzie, tylko jak to niepowodzenie wpłynie na środowisko, na postrzeganie środowiska. Czy po prostu nie będzie to wyglądało tak, że Lakersi są środowiskiem toksycznym, gdzie zawodnikom się źle gra, gdzie są źle wykorzystywani, czy po prostu będzie. Generalnie Magic musi sprzedać ten sezon jako powiedzmy kwestię, nie wiem, okej, były kontuzje, był kiepski trener, teraz będziemy mieli nowego trenera, nowy początek, jesteśmy zgrani, doświadczeni, i mamy miejsce, tak, dla tej gwiazdy, która może pograć z LeBronem, a potem przyjąć pałeczkę po nim i być numerem jeden w LA. No jeżeli tak to będzie się dało sprzedać, jeżeli tak to będą postrzegać zawodnicy, to okej, to może nie będzie takich szkód z tego sezonu. Natomiast pytanie właśnie, jak to jest, jak cały ten chaos obecnie panujący w LA jest postrzegany właśnie przez zawodników. Czy oni to widzą jako toksyczność organizacji, czy to oni to widzą po prostu jako kwestię, wiesz, przejściową, chwilową, związaną z okolicznościami. Bo umówmy się, no też jedziemy po klubie, ale też no nie bez znaczenia miał fakt, że zebrało się ileś tam kontuzji w krótkim czasie. I to też się przyczyniło do tego, że ten zespół zakopał się w dołku, z którego się nie potrafi wygrzebać. Jasne, jasne. Natomiast, no tak jak na samym początku wspomniałem, że kontuzje kontuzjami, a mi cały czas brakowało tego, żeby. No to Walton był od tego, żeby jak ktoś się kontuzjował, żeby ktoś inny wystrzelił, i tego mi właśnie brakowało. Natomiast, no tak jak mówisz, no kontuzje są tutaj, no nie da się ukryć ich negatywnego wpływu. Dlatego tak sobie myślę, że w przyszłym sezonie, no właśnie, Lakersi mogą być bardzo nisko postrzegani, a jeżeli będą zdrowi w przyszłym sezonie, to naprawdę niewiele będzie trzeba, żeby ta ekipa zrobiła krok do przodu. Z drugiej strony, tak sobie myślę, że takie niepowodzenie w postaci braku awansu do playoffów mogłoby też dodatkowo zmotywować nawet samego LeBrona, no bo nie oszukujmy się, no, najlepszy gracz ligi przychodzi do zespołu, z którym nawet na tym ciężkim zachodzie powinien awansować do playoffów, on tego nie robi. I to jest jakiś tam, jest to jakaś rysa na tym Oczywiście. portrecie LeBrona, tak? Oczywiście tak. No tak, właśnie bardzo jestem ciekawy, jak to będzie miało wydźwięk w kwestii oceny samej tej spuścizny kariery LeBrona, ten brak awansu do playoffów ewentualny. Natomiast no, to jest też zabawną kwestię poruszyłeś właśnie, że tyle się mówi o tym, nie? Że to już jest ten schód, że LeBron poszedł na zachód i od razu ta jego legenda została zweryfikowana. Tymczasem tak rzut oka na Binance i na terminarz, to zobaczymy, że Lakersi tak naprawdę mają mnóstwo porażek ze słabymi drużynami. Tak naprawdę te mecze ze słabymi drużynami ten bilans pogarszają. To nie to, że oni nagle z Zachodem sobie nie radzą, tylko przegrywają z Cleveland, z Nowym Jorkiem, z Memphis, z Nowym Orleanem, z Phoenix. Z tymi wszystkimi drużynami z dołu tabeli Lakersi nastukali masę porażek, i to zarówno w meczach, kiedy był LeBron, w meczach, w których nie było LeBrona. I tak naprawdę to nie jest to, że to w sumie tak Zachód zweryfikował Jamesa, tylko Lakersi nastukali sobie porażek z drużynami słabymi, z obu konferencji, bo i ze Wschodu. Tam przegrali też z Brooklynem, solidną drużyną, ale takim średniakiem. I to w sumie w ten sposób pogrzebali prawdopodobnie swoje szanse. No i cóż, natomiast prawdopodobnie ogólnie rzecz biorąc, przeciwnicy Jamesa nie będą na to patrzeć, będą ten argument zbywać, będą po prostu wykorzystają
to niepowodzenie, żeby tak naprawdę mocno skrytykować Jamesa i obniżyć jego pozycję tam w rankingach jakichś all time, pokazując, że o widzicie, LeBron całą karierę grał na wschodzie i na zachodzie już tak różowo nie było. Kiedy w rzeczywistości to w zasadzie moim zdaniem nie była kwestia właśnie siły konferencji, tylko tego, co mówiłem o grze zespołu ze słabymi drużynami. Ja jeszcze nad jednym się zastanawiam, nad tym, troszeczkę o tym wspomniałeś. Tutaj chodzi mi mianowicie o to, że mówi się od jakiegoś czasu, oczywiście nikt tego oficjalnie nie powie, ale gdzieś tam różni dziennikarze mówią, że rozmawiali z różnymi zawodnikami. No i faktycznie z LeBronem być może jest tak, że z tym LeBronem wcale tak łatwo się nie gra, tak? Że Tak. to granie z nim to nie jest wcale prosta sprawa. I no właśnie, no i może to też ma jakiś tam wpływ na to, że sytuacja dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej. No i ciekawi mnie właśnie to, myślę, że dopiero to lato, które mieliśmy teraz, ono nie może zweryfikować tego wszystkiego, bo tak naprawdę nie było grajków do wzięcia. Natomiast lato 2019, w którym jest wielu fajnych grajków, to ono zweryfikuje i dopiero pokaże, czy faktycznie jest tak, że legenda LeBrona się powoli kończy, że nikt nie ma z nim ochoty grać, że inni gracze wybierają inne kierunki i tak dalej. I myślę, że wtedy się dowiemy dopiero, jak sytuacja wygląda. Myślę, że tutaj problem troszeczkę jak zwykle polega na tym, że nie wszystko zgrało się w czasie tak, jak się powinno zgrać, tak? Że totalnie inaczej sytuacja by wyglądała, gdyby, nie wiem, kończył się kontrakt Antonemu Davisowi już w tym roku, i tak dalej, i tak dalej. Bo nie chce mi się wierzyć do końca w to, że zawodnikom nie chce się grać z LeBronem albo nie chce się grać w Jeziorowcach. To do mnie po prostu nie dociera, bo wydaje mi się, że tak dużo organizacja zrobiła przez te lata ostatnie, że wyszli z takiego dołka, poszło wszystko w dobrym kierunku, że moim zdaniem to chyba nie jest problemem, tak? Ale no, być może się mylę. No jedno jest pewne, dowiemy się dopiero w te wakacje tak naprawdę, jeżeli faktycznie wszyscy ważni, wolni agenci oleją Jeziorany i LeBron zostanie sam i zacznie się błaganie gości pokroju Chrisa Middletona czy tych innych takich nieczołowych. Znaczy, może Chris Middleton to może złe. No nie, no on jest w sumie wolnym agentem i to nie jest taka topowa gwiazda, to jest taki bardziej uzupełnienie. Natomiast no, tych grajków jest tam wielu do wzięcia i sam w sumie jestem ciekaw, jak to się wszystko potoczy, jak. No właśnie, jeszcze a propos budowania tego zespołu i cierpliwości tutaj. Wydaje mi się, że tak jak mówisz, że Brandon Ingram wystrzelił w tej drugiej części sezonu, to wydaje mi się też, a propos tego złego timingu, czy to kontrakt Antonego Davisa, to złym timingiem też jest moment, w którym są zawodnicy, młodzi zawodnicy Jeziorowców, tak? Bo Ingram czy Lonzo Ball to są goście, którzy grają drugi czy trzeci sezon w lidze i no, z jednej strony pokazywali już, że mają, wow, no, mają jeszcze sporo do pokazania, natomiast są zbyt młodzi, to jest zbyt wcześnie, tak? No, wszyscy widzimy, co się stało z D'Angelo Russellem, jak wystrzelił na Brooklinie i tu mi się wydaje, że problemem jest właśnie to, że jesteśmy tak po środku, no, że z jednej strony mamy to, ściągnęliśmy tych młodych grajków, jest fajnie, że ich mamy i to mogą być naprawdę świetni zawodnicy, natomiast z drugiej strony nie mamy tego czasu na to, żeby, no LeBron nie ma tego czasu Tak. na to, żeby ich rozwijać, tak? I wydaje mi się, że ta sytuacja w rozkroku nie pomaga ani kibicom, ani samej organizacji, ani samemu LeBronowi, bo tak naprawdę no, nie wiadomo, co robić, tak? Czy faktycznie czekać na tych młodych, jak wystrzelą, czy nie czekać i próbować ich robić transfery. No jedno wiemy na pewno, no, miesiąc temu organizacja mogła oddać Brandona Ingrama pewnie za wielu słabych grajków i pewnie nie każdy klub chciał się zgodzić na taki transfer, bo Ingram grał jak grał, natomiast dzisiaj mamy marzec i wydaje mi się, że parę organizacji, gdyby mogło wziąć Ingrama z Jeziorowców, to myślę, że z przyjemnością by go przytulili, bo chłopak robi robotę. No ja się boję w sumie jednej rzeczy najbardziej, że ten ewentualna porażka, brak playoffów w tym sezonie, czy nie sprawi, że ta gorąca głowa Magica nie zrobi czegoś głupiego, nie zadziałają zbyt pochopnie,
jakiegoś, nie robił jakiegoś panic move typu wyprzedaż właśnie młodzieży. To jest to, co mówisz, że w Lakersach nie ma, brakuje cierpliwości do tych młodych gości. Ale Jędras, tak. Ale nie wydaje ci się, że podpisanie LeBrona to był taki jasny sygnał, że nie mamy czasu na... No bo nie oszukujmy się, no Brandon Ingram może za rok będzie co mecz dawał 20 punktów. On teraz, wiesz, przekroczył tą magiczną barierę, natomiast to wciąż nie jest taka... No, w tej chwili, owszem, wygląda z LeBronem zespół dwóch zawodników w tej chwili, natomiast nie oszukujmy się, no być może Brandon Ingram za rok będzie takim grajkiem, który co noc będzie dawał 20 punktów i będzie mógł odciążyć LeBrona od zdobywania punktów, czy tak jak mówisz, że jeden będzie na boisku, drugi będzie siedział na ławce, już nie będzie takich fragmentów, kiedy będziemy musieli drżyć o to, by zdobyli punkty. Natomiast obawiam się, że Lonzo Ball to jeszcze jest taki prospekt, że on nie wystrzeli w przyszłym sezonie. I przyjdzie kolejny pierwszoroczniak, pewnie top 15 draftu. I to też będzie grajek, który też pewnie nie wystrzeli na dzień dobry, tak? I... Tak, tylko wiesz, czy pytanie, czy teraz czy warto jest rezygnować z tej młodzieży, żeby zbudować zespół, który wejdzie nawet na przykład do drugiej rundy playoffów, tak? No bo co innego, okej, jeżeli możesz mieć Antonego Davisa, To inna sprawa, a jeżeli my tu mówimy o jakichś nerwowych ruchach, typu, no nie wiem, takich wymiany za gości średniego kalibru, żeby na tu i teraz pomóc LeBronowi, który jak sam mówiłeś też wygląda, wygląda w tym roku na śmiertelnika, no nie jest już tym, nadal jest świetnym zawodnikiem, jednym z najlepszych, ale no nie jest już tym, który w pojedynkę wszystko zrobi, ma już 35 lat. Ja bym nie chciał mimo wszystko, żeby tak to wszystko Lakersi roztrwonili w celu jakichś tam marginalnych wzmocnień. Ja bym przede wszystkim chciał najpierw, żeby zrobili porządek ze sztabem trenerskim, zatrudnili kogoś, kto zbuduje konkretny system i chciałbym najpierw zobaczyć tych wszystkich młodych gości w tym systemie, bo w tym sezonie widzimy chaos i to też wpływa negatywnie na wartość tych graczy. Ja uważam, że gdyby... Ale Jędras, powiedz mi, bo system systemem, ale ja mam wrażenie też, że sami gracze po prostu, to nawet gdyby grali w perfekcyjnym systemie, to nie oszukujmy się, no Josh Hart buduje z czystych pozycji bardzo często. Hart jest chyba kontuzjowany, bo on wygląda jakby coś było z nim nie tak. Mam wrażenie, że on dalej ma z tym kolanem tak, problemy. Tak, podobno jest coś z tym kolanem, no ale bo gość chyba 20% jak w tej chwili nie trafia. I to samo jest na przykład z KCP. No, KCP to nie jest tak, że KCP dostał rolę, w której totalnie się nie sprawdzał, tak? Przecież oni mieli set playe, gdzie on po tych zasłonach wychodził, walił z czystej pozycji, no tylko to jest po prostu ta różnica. Albo to trafiasz, albo tego po prostu nie trafiasz, tak? I KCP drugi sezon z rzędu jest w kontrakt year, walczy o nowy kontrakt i drugi sezon z rzędu nie trafia, tak? Tymczasem no, widzimy w innych klubach, że zawodnicy potrafią zaskoczyć i potrafią trafiać. To wydaje mi się, że się wszystko po prostu rozbija o to, tak? No, ale zobacz, to przykład Milwaukee, z którym graliśmy dwa mecze temu. Bucks, którzy praktycznie mając ten sam trzon składu, rok temu byli drużyną, która odpadła w pierwszej rundzie. Teraz po zmianie trenera są najlepszą drużyną w lidze. To nie jest tak, że ci goście, którzy tam grają, oczywiście poza tam Janisem, to nagle stali się innymi zawodnikami. Oni po prostu otrzymali konkretne role. Wiedzą, kiedy dostaną piłkę, wiedzą, z której pozycji mają oddawać rzuty i zupełnie inaczej to wygląda. Wspomniałeś o KCP, który rok temu w sumie miał całkiem niezły sezon, on trafiał bodajże 38% trójek i miał te akcje po zasłonach. Ja w tym roku tych akcji dla niego za dużo nie widziałem. Nie wiem, może kojarzysz, ale ja nie kojarzę tych wszystkich. Nie, mi się wydaje, że miał tyle samo takich, takich akcji. Wiesz co, ja nie widzę tego. Ja pamiętam taką fajną zagrywkę, się nazywa bodajże Elevator, czy Elevator Dolls, że takie, że wychodzi dwóch gości zawodników taką troszkę zasłonę i oni tak się tak, schodzą. Tak, jak drzwi windy, że tak powiem, się zamykają. Aha. Ja nie pamiętam choćby jednego przypadku w tym sezonie, żeby KCB miał taką zagrywkę. On często dostawał akcje w ten sposób rok temu, Watson rozpisywał. W tym sezonie KCB biega tak trochę jak wolny elektron, nie wiadomo kiedy dostanie piłkę i z jakiej pozycji. Mam wrażenie, że ta po prostu atak się cofnął. Jest jeszcze gorzej niż było rok temu. No, Caldwell Pop, teraz patrzę, trafiał 38% trójek rok temu, dostał 13 punktów na mecz. On faktycznie był graczem przydatnym, zresztą on przez całą karierę był starterem i w Detroit. Nie był to jakiś wybitny nigdy zawodnik, ale no swoje robił. No teraz wybitnie jest ewidentnie dużo słabszy niż był rok temu. Ma najgorszy sezon w karierze. No i pytanie czemu? Czemu on tak się pogorszył? Gdzie znaleźć przyczynę, że jest po prostu słabszym zawodnikiem niż przez całą karierę? Coś się musiało może zmienić. Dopadnie,
Może to ta dieta, o której wspominał Magic Johnson przed sezonem, że czeka go No, była. Nie trzeba było pieprzać krówki i słodycze, a nie jakieś tam faktycznie, zdrowe no, diety. czeka go, mówił, że czeka go przełomowy sezon, ale może poszło w drugą stronę, wiesz, no nie w tym Dokładnie. kierunku, w którym powinno, nie? No tak. No dobra, no to... No a mimo no wszystko, to co, myślę, no... no ja bym tak ci mówię, no podsumowując, nie chciałbym po prostu nerwowych ruchów, no. Weź pod uwagę też na przykład w przypadku Bola, że on nie miał jeszcze pełnego off-seasonu, kiedy byłby zdrowy, mógłby to lato przepracować, bo miał kontuzję. Ja bym chciał zobaczyć najpierw, jak on mimo wszystko spokojnie całe lato spędzi na hali, spędzi na siłowni i zobaczyć, co mamy pod tym nowym trenerem. No ja bym nie robił ruchów pod kątem tylko i wyłącznie za wszelką cenę LeBrona, który ma 35 lat i opuszcza coraz więcej meczów. Nie wiadomo, czy my jesteśmy w stanie po prostu samymi takimi wymianami zbudować zespół mistrzowskiego kalibru. A myślę, że jeżeli przyjdzie taki moment, że trzeba będzie wymienić tych młodych, no to możemy to zrobić w trakcie sezonu. To nie musi być teraz tego lata. Więc ja bym po prostu, no nie chciał. Jeszcze poczekałbyś. Tak, nie chciałbym po prostu zbyt nerwowo działać. Mnie się wydaje, moje zdanie jest takie, że to wszystko zależy od tego, kto będzie dostępny i za jaką cenę będzie dostępny. No tak. Bo jeżeli będzie szansa na to, by stworzyć takie trio, jak na przykład Anthony Davis i na przykład Kyrie Irving, którzy A nie, no to na jasne, dwójkę, to trzeba działać, to nie, to nie, wtedy, to z mojej to strony wtedy tak. Oczywiście. No. Oczywiście, nie. Ja mówię o sytuacji, wiesz, w której wymieniasz tych młodych graczy za takich graczy, nie wiem, starterów, no takich solidnych starterów, czy ewentualnie jakichś tam all-starów pojedynczych, którzy tak naprawdę nie zrobią ci więcej niż drugiej rundy playoffów, jasne. Ale jakąś ułudę silnej drużyny na teraz zbudują. Więc tego bym wolał. To ja w takiej, to nie, to w takiej sytuacji wolałbym też poczekać tak jak ty. Natomiast no, wszystko chyba tak mi się wydaje, że domino może polecieć dopiero wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, kto chce grać z LeBronem w wakacje. Bo to myślę, że może bardzo mocno mieć wpływ na to, kogo Lakersi będą musieli pozyskać przez transfer, a kogo będą sobie mogli jeszcze podpisać. Tak? Bo jeżeli by się tak zdarzyło, że na przykład naprawdę Kyrie przyszedł wygrać do LeBrona, no to nie wiem, no ty wspominałeś o tym, że ty widzisz tą dwójkę na boisku, w sensie Lonzo Balla i tak, Kyriego tak. W pierwszej piątce. Natomiast no, ja tutaj bym się zastanowił, czy w tym momencie potrzebujemy Lonzo Balla, jak mamy Kyriego, ale no... Żebyśmy tylko takie problemy mieli w przyszłym tak, sezonie. Tak, tak. No, fajnie by było. Na razie mamy takie problemy, że fajnie by było znaleźć więcej niż jeden pozytyw w obecnej sytuacji. Także no. Dokładnie. Także wszystkim kibicom Lakersów życzymy w tej chwili bardzo dużo, nawet nie wiem czy cierpliwości, ale siły do tego, żeby przetrwać końcówkę tego sezonu. Prawdopodobnie tak jak w ostatnich 5 latach, tak? 5 lat nie ma nas w playoffach? No będzie coś koło tego, no bo 2013 no. rok był ostatni sezon. Więc my możemy się powoli szykować na to, że na wakacje pojedziemy ciut wcześniej, tak jak przez ostatnie 5 lat. A może za rok się coś zmieni i będzie spoko, no także... No nic, no myślę, że to poniedziałkowe spotkanie z Clippersami może wiele wyjaśnić. Tak? Któryś tam dziennikarz, chyba sam Amik, napisał, że to jest mecz o być albo nie być dla Jezioranów i no, być może kwestia tego sezonu się rozjaśni. Niestety Lonzo Ball wraca dopiero w przyszłym tygodniu, koło środy, czwartku ma być ponownie sprawdzony przez lekarzy, czy on się nadaje do grania, czy nie nadaje. A nawet jeżeli lekarzom go dopuszczą do grania, to jeszcze pozostaje trening, przejście treningów. Więc myślę, że spokojnie na tydzień czasu jesteśmy spokojnie wyłączeni i będziemy bez Lonzo Balla. Także szykujmy się na najgorsze. No, znaczy ja bym powiedział a propos tego meczu z Clippersów, czy być albo nie być. Znaczy powiem tak, jak jest to bardziej mecz o nie być, bo jak przegrają to jest pozamiatane, a jak wygrają to i tak jest źle, ale jeszcze jest cień nadziei. Pozytywnie poszło. No nie, to może już niech faktycznie to przegrają, zatankujmy. Może ten Zion się trafi i może... No ja mimo wszystko będę kibicował, żeby wygrali, no nie umiem inaczej. No ale tak jak mówisz, no może i faktycznie. No ale dobra, poczekajmy jeszcze, może... Powiem tak, niech się dzieje coś, niech się dzieje cokolwiek, byleby już oczy nie krwawiły tak mocno jak ostatnio. Tak, chociaż tyle. Chociaż tyle, proszę. I tym pozytywnym akcentem kończymy nasz podcast. Żegnałem się z wami Rafał Niewiadomski i Andrzej Tymorek.